Cześć, siemanko. Moi drodzy, dzisiaj zabieramy was na backstage naszej realizacji ślubnej na weselu Kaliny i Charlie'ego, Dworzyszcze Wola na weselu międzynarodowym. Także będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda cały dzień od strony fotografa czy filmowca ślubnego. Let's go! Siema, nie spodziewałem się ciebie tutaj. Dopakowujemy sobie ostatnie rzeczy właśnie. Baterie do drona zapakowałeś? Dobra. Dronik. Gimbal. Dobra. Ready? Od razu napiszemy wiadomość do pani młodej, żeby się nie denerwowała, że jesteśmy już w drodze, że wszystko jest zgodnie z planem. Zgodnie z planem, który zresztą wcześniej razem z nimi przygotowaliśmy. Na parę tygodni przed weselem Kalina i Charlie, jak zresztą każda z naszych par, otrzymała od nas ankietę do uzupełnienia, na podstawie której pomogliśmy im rozplanować harmonogram, no i dowiedzieliśmy się, jakie elementy i detale są dla nich najważniejsze w reportażu. Gdy para uzupełniła ankietę, umówiliśmy się z nimi na szybki telefon, żeby dopiąć ostatnie szczegóły zaraz przed ślubem. Ja jestem już po rozmowie z parą młodą i jeśli chodzi o Kalinę i Charlie'ego, z którymi będziemy jutro działać w Dworzyszcze Wola, wystrzałowe miejsce swoją drogą, to jest to zdecydowanie jedna z tych par, która preferuje pod kątem foto i wideo podejście trochę bardziej ninja, trochę bardziej, że tak powiem, reportażowe niż reżyserskie. Tak się prezentuje mapka na jutro, także ogólnie mamy takiego troszeczkę jeżdżenia w tej i we w te. No i stąd musieliśmy tak rozplanować ten harmonogram, żeby no jednak wprowadzić pewne zmiany i zacząć wszystko godzinę wcześniej. Ale dzięki temu Kalina i Charlie dotrą odpowiednio wcześnie już na salę, żeby tam mieć jeszcze godzinę spokojnego przygotowania się do ceremonii. Mamy już przygotowane notatki, mamy wiadomy cały harmonogram, także na ten moment pozostało nam się przygotować sprzętowo, potem skoczyć na myjnię, umyć autko, no i dobrze się wyspać i lecimy z dniem jutrzejszym. To możemy spróbować tutaj drona wystartować, nie? Trzeba się przestawić na język angielski. Charlie jest z Wielkiej Brytanii, także musimy się przełączyć. Hello. Hello. Hello guys, how we doing? Wojciech, hi, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. So, how we doing? What's the spirit? What's the mood? We need to get moving in like 35 to 40 minutes. Yeah. To have like, you know, chill. Yeah. Very nice cover. Thank you. We'll probably put you there where this chair is right now. Okay. Because there's a nice light. Good light, yeah. Here. And you can start with bottoming up your shirt. Okay. Probably sometimes we'll need to do some things twice. For the video and for the photos. So through the window, sometimes to the camera. So you look for me now? Yeah. Okay, and now for the window. And now for the your best man. If there's anything we need for the second time, we'll tell you. You can do them like one at a time, it's easier. Are you doing the video or is it both? Okay. So hang on, you should actually watch what I say. If you say something, you know, we can cut it. What was that you were saying about that earlier? If it's better for you to do it yourself, you can do it yourself. I mean, you can do it and just fix up the thing. Yeah, yeah. Yeah, that's usually a challenge. Okay, so in the meantime, you can put your jacket, your tie, everything you have for you, then we'll be like 100% ready, and we'll finish up the things with Charlie. Okay. Better. Next to each other, look through the window like you are, you know, contemplating about something. Future. Yeah, looking to the future. Yeah. Socks, yeah. Yeah. So now, like, you know, this kind of. Okay. Yeah, yeah. And look straight to the camera. Yeah. Which camera is this camera? This camera, yeah. Hopefully, the rest of the guys are quite ready. Something, adjusting something, talking to him, making fun, you know.
camp out. Where's Norkin gone? Really nice. Okay. More? Can we need more? More. Yeah. Give it a bit more of that. Now you can do like a cool walk towards us. Cool walk. More chill out, yes. Yeah. We don't have to do slow motion. Not too funny. Yep. 1, 2, 3. And when you are guys walking, you will be like, okay. And look for the camera. This will be fun. Yeah, it usually looks funny. 3, 2, 1. Yeah, yeah. Podobała mi się tam energia. Energia była super, więc energia super, fajna. Że zabraliśmy ich na zewnątrz, bo się tak ta, się tam już odpalili. Odpalili się fajnie. Chodźmy tam do środka, sobie zerkniemy na spokojnie, już odmyślimy jakiś szybki plan. To, czyli wy nam dzisiaj będziecie towarzyszyć. Ja bym tu w ogóle całe przygotowania to. Znaczy wiesz co, możemy pewnie może znowu podzielić, że tam część zrobimy na przykład pierwszy. Będziemy zobaczyć jeszcze pokój. No to sobie zobaczymy jak jest. Pokój jest dobrze. Nieporządek. To jest normalne, nie przejmujcie się tym, to jest normalne. Bierzemy telefon, schowamy się do cienia i lecimy. Ogólnie w domu jest super atmosfera, co mnie mega cieszy. Patrzy na nią, tak bliżej niej. O, dokładnie tak, super. Uśmiechnij się bardziej. O, dziękuję, mam. Cześć, Łukasz. I teraz taki udawany buziaczek, żeby nie zostawić śladu na policzku. Super. Tu proszę o moją stronę. Super. Dobra, jesteśmy już na miejscu w dworzyszcze Wola. Mamy ponad godzinkę do ceremonii, także zgodnie z planem, który ustalaliśmy z młodymi, mamy sporo zapasu, jak chodzi o czas. Godzinka, żeby się przelecieć dronem, ograć wszystkie szczegóły, zrobić jakieś fajne ujęcia z tego, jak jeszcze tutaj ludzie przygotowują stoły. Poszukamy jeszcze może jakichś miejsc na sesję plenerową, którą będziemy mieć popołudniem. Tyle, lecimy dalej. Moi drodzy, w tym momencie polatamy sobie trochę, zrobimy kilka ujęć z powietrza. Sala jest już ogarnięta. Mamy jakieś 15 minut do ceremonii, także idealny moment, żeby się tutaj rozłożyć. Goście już się zbierają na ceremonię, także jest to idealny czas, żeby odpalić tryb samolotowy. No i lecimy z najważniejszym momentem dnia w takim razie. Trzymajcie zaraz kciuki. Jesteśmy już po ceremonii. Ceremonia długa, ale wystrzałowa, powiem szczerze. No i teraz cocktail hour, życzonka. No i potem będziemy się powoli przenosić na imprezę. Proszę Państwa, totalny spontan, więc zobaczymy, jak będzie. Ale nie. Jak macie spontanicznie, to tak.
Coś tam poplusamy. Tyle. A my to ładnie zrobimy. Jesteście przodem do siebie, blisko jedna ręka, a druga ręka tak lisa z tym bukietem i on sobie ładnie wygląda. I tak jakby się robiły wykrok i bukiet do góry. Czyli na przykład na raz, dwa i trzy? Dokładnie tak, super. Raz, dwa, trzy. Nie, jeszcze raz. Jeszcze raz, żeby była lepsza sekwencja. Raz, dwa, trzy. Super. A ja tu widzę, że siostra to rzuciła do góry. To ja rzuciłam. Tak? Zabrałaś? No. Tak. We need the Charlie only now. Charlie only you now. You can join us. My już dziewięć. Ale właśnie bez ciebie. Charlie! Drugi głos. Tam głos! Oh, with the girls. Yeah! Yes. You must sit here and just show your ring for girls. And the girls must be... Action! I wszyscy teraz robicie tak, wow, oni się będą całować. Tylko muszę wam widzieć tu, blitz, no, blitz na siebie. Action! Cheers! Cheers! Chodź tutaj. Musicie właśnie wyciągnąć pistolet i strzelać do nich tymi bańkami. Jak wam powiemy, to zaczniecie, bo to trochę będzie lecieć. Nie, wy nie jesteście w tym. Nie, nie. Nie marnij bąbelku. Dobra, możemy. Dobra, to macie. Super. Nie, właśnie super. Kiko. Can you kiss? Yeah. One more because we don't care about it. Okay. We can start again with that. Gdy obsługa roznosiła wszystkim obiad, my rozłożyliśmy sprzęt, który był nam potem potrzebny do kolejnych elementów przyjęcia. Na statywie blisko głośnika rozłożyliśmy jeden rekorder, który zbierał dźwięk z pomieszczenia, a drugi, dzięki uprzejmości zespołu, podpięliśmy bezpośrednio do interfejsu audio, co pozwoliło zebrać czysty dźwięk muzyki bez odgłosów z sali. Pod koniec obiadu zaczęły się jeszcze przemowy, tak zwane speech'e, co nieczęsto widuje się na polskich przyjęciach. Natomiast fajne speech'e pozwalają na oparcie narracji w filmie o wypowiedzi gości, co jest super zabiegiem. Po obiedzie wykorzystaliśmy jeszcze chwilę czasu i wybraliśmy się na krótką sesję plenerową w dniu ślubu. That's all. You look at each other or on your shoes. Uh-huh. So you can keep bouncing back and forth with uh-huh. your eyes. You can bump into each other, just laugh, okay. All of that stuff. Yeah, the laughing is good. Don't like this? We'll do this dance move. It's a spin and then you do this. Uh-huh. So you spin and here and then down here? Yes! Spróbuję wytłumaczyć najpierw po polsku. Ty będziesz z przodu, on cię obejmie tutaj tak przy brzuchu mniej więcej. Tylko właśnie ty będziesz przodem do nas i on też przodem do nas, czyli ty jakby jesteś tyłem do niego. Mhm. O właśnie, w taki sposób. I ręce właśnie możesz sobie tutaj złączyć. Mhm. I teraz cały trik polega na tym, że on ci będzie szeptał do ucha. Whisper, whisper. Yeah, you are whispering something to her ear to make her laugh. Pergola? Pergola. Yeah. And then we'll probably let you go back and finish your dinner. Zaraz po sesji na zewnątrz, na prośbę Charlie'ego odwzorowaliśmy jeszcze portret ślubny jego dziadków. Tu sobie jest. Thank you. No problem.
No i nastał wieczór, a więc impreza rozpoczęła się na dobre. Zaczęła oczywiście para młoda ze swoim pierwszym tańcem, a potem pozostali dołączyli. W przerwie od fragmentów tanecznych zdążyliśmy zrobić jeszcze pamiątkowe pozowane zdjęcia z gośćmi, przejście po sali i poszukać aktywności, w których ludzie uczestniczyli, a nawet wyskoczyć z parą jeszcze na chwilę na zewnątrz na sesję po zachodzie słońca. Ogólnie energii na tej imprezie nie brakowało, zresztą zobaczcie sami. Jedną z ostatnich rzeczy, które robimy jeszcze w dniu ślubu, to zgrywka materiału. Zanim wyjdziemy z wesela, mamy już wszystkie nagrania i zdjęcia z tego dnia zbackupowane na dodatkowy dysk zewnętrzny. Panie prezes, zamykaj pan to. Dobrze, myślę, że można powiedzieć, że to był ciężki, długi, ale dobry, pracowity i udany dzień. Mamy bardzo dużo fajnego materiału, mega fajna lokalizacja. Fajna para, mili ludzie z energią, taką jakiej potrzebowaliśmy dzisiaj. Mamy to, lecimy do domu. I w taki sposób skończył się dzień, który spędzaliśmy z Kaliną i Charlim. Kolejnego dnia przygotowaliśmy dla nich teaser z kilkoma zdjęciami, a po niecałych 2 miesiącach dostarczyliśmy im komplet materiałów. Jeśli chcielibyście zobaczyć, jak wyszły nam gotowe materiały, klikajcie w linki, które teraz się wyświetlają na ekranie. Dzięki za oglądanie, no i do zobaczenia.